wszystko. Jest. Folkiem, czyli wędrówki po krańcach światów. Filozofia dramatu, a w naszym Sztetlu rozegrał się dramat. W Miejskim Domu Kultury zagrać miała grupa bracia Figo Fagot. Po 20 mailach zainspirowanych przez jednego z miejscowych księży, dyrektor Domu Kultury wycofał się z koncertu. Młodzież miejscowa buntować się poczęła i jesteśmy w tej oto niezręcznej sytuacji, w której jeżeli ci się nie podoba disco polo, nawet jeżeli grane dla jaj, to jednak disco polo, to jesteś faszystą i zwolennikiem cenzury. Myk, 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 disco polo. Polo, polo, polo. Myk, myk, elegancja, Francja. Dawidy bankowe. O, Boże, 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 Bożenko. Jak mogłaś to robić z cyganem? O Boże, 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 Bożenko. W czym jestem od niego gorszy? Także uważam, że kolędy śpiewane w Domu Kultury są również złe. Nie mam nic przeciwko katolikom, jestem agnostykiem, jeżeli ci to słowo nie obce, faszysto. Biblię czytałam nie raz, jak i Koran. Jestem osobą bardzo tolerancyjną, księdza po kolędzie wpuszczam. Czy o mnie kiedyś tak zadbałaś? Nie, a wręcz przeciwnie. Teraz idę do Barbary. Na nocne bary, bary, bary. Bracia Figo Fagot to artyści. Ich sztuka polega na ironii. Nic tak nie wchodzi jak wódka. Wódka po disco polo. Disco czeszenutą, Apollo alkoholo. Trzeba się tym idiotom śmiać w twarz. Zresztą dobrze, że takie coś wynikło, bo przynajmniej muzyka braci dotrze do innych środowisk i im wyjdzie to tylko na dobre. Za dużo idiotów wokół nas. Póki stać mnie będę szalał i zdrowia nie żałował. Każda dama ma cenę. Trzeba po prostu pytać, a nie czaić się z kwiatami. W normalnym kraju żadna banda katoli, palikociarzy czy innych środowisk nie ma prawa wpływać na organizację jakiegoś koncertu. Nawet jeśli miałoby to być wywoływanie szatana poprzez tworzenie bram piekielnych. Problemem jest, że nie żyjemy w normalnym kraju. Na 15. Żyjemy w demokracji. I wydaje się debilom, że jak się zorganizują, to mogą zakopać starania innej grupy osób, czy nawet jednostki. Nikt tak nie kradnie jak cygan z cygańskiego taboru. Wykorzysta, okradnie, szukaj wiatru w polu.